Objawy zdrowia, choroby. Każdy objaw odstający od objawów zdrowia jest objawem chorobowym. Ze względu na sposób ustalenia objawy dzielimy na podmiotowe, przedmiotowe. Ze względu na sposób ustalenia objawy dzielimy na podmiotowe, subiektywne, opinia właściciela. Przedmiotowe, obiektywne, opinia lekarza. Ze względu na istotność objawów, objawy dzielimy na główne, swoiste, towarzyszące. Ze względu na istotność objawów, objawy dzielimy na główne, wiodące, swoiste, patognomiczne, towarzyszące, dodatkowe. Mogą być bezpośrednio niezwiązane z daną chorobą. Zespół objawów, syndroma, na przykład gorączka, biegunka. Gorączka i biegunka nie są chorobą, nie są chorobami. Rzeczy, które nam się złożą w pewną całość, a to nie jest choroba. W oparciu o zebrane dane, w oparciu o zebrane objawy, stawiane jest rozpoznanie. Symptoms, health, diseases. Any symptom that goes away from health symptoms is a sign of illness due to the way we determine the symptoms. We divide into 1. Subjective, 2. Subject matter, due to the way we determine the symptoms, we divide into 1. Subjective, subjective, opinion of the owner, 2. Objective, objective, doctor's opinion, due to the significance of the symptoms. The symptoms are divided into 1. The main, 2. Peculiar, 3. Accompanying, due to the significance of the symptoms. The symptoms are divided into 1. Main, leading, 2. Peculiar, pathogenic, 3. Accompanying, additional, may be directly not related to the disease, symptoms, syndrome, for example, fever. Diarrhea, fever and diarrhea are not a disease, things that we are going to put together in a whole, and this is not a disease, based on the collected symptoms, diagnosis is made.